To jest wyjątkowo udany sezon dla Jakuba Miśkowiaka. Wywalczył sobie miano najlepszego juniora PGE Ekstraligi. Na swoim koncie ma tytuł indywidualnego mistrza Polski juniorów, złoto w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. Jest też najlepszym juniorem globu, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Tak, naprawdę bardzo się cieszę z tego medalu. Było to od dziecka moje marzenie dostać mistrzostwo świata i zawsze spoglądałem też na wuja, osiągnięcia i tak było takim moim marzeniem dorównać jemu. I fajnie, że to się udało, bo też łatwo nie było. Było trzeba trochę się napocić, więc jestem mega szczęśliwy, że mi to się udało i bardzo się cieszę z tego tytułu. Teraz przed juniorem Elektrox Włókniarz Częstochowa szansa, by wywalczyć już trzeci tytuł Mistrza Świata, tym razem zaplanowanym na najbliższy weekend turnieju Speedway of Nation. Też jest to takie jedno z moich marzeń, zostać seniorów mistrzem, ale wiadomo, to jest już późniejszy trochę etap, jest to dużo ciężej, więc naprawdę trzeba tutaj pracować i jechać systematycznie, nie robić jakichś tam błędów, czy dobrze motocykl. Więc na pewno fajnie by było w przyszłym roku też jechać w jakichś tych eliminacjach i to jest tak naprawdę, kto będzie lepszy, ten tak naprawdę awansuje, więc każdy może, a ja też będę starał się, jak będę miał okazję, to pojechać dobrze i aby awansować. Życzymy reprezentacji Polski Jakubowi Miśkowiakowi tego tytułu. Jednocześnie po tak udanym sezonie w kolejnym czeka go spore wyzwanie, by obronić wywalczone trofea, wszak zawsze obowiązuje zasada: bij mistrza. Myślę, że zawsze tak jest. Zdaję z tego sprawę. Ja też chcę być coraz lepszy i też stawiam sobie wyższe cele, żeby wygrywać z tymi najlepszymi zawodnikami światowej czołówki. I też tak będę robił, myślę, i pracował, żeby tak było.